ogólnie my jako zarząd klubu i klub sportowy Mała Panew popieramy decyzję związku o zakończeniu rozgrywek na tym etapie, gdyż nawet w przypadku gminy Ozimek ten poziom tych zachorowań jest duży i w sumie przypada na jednego mieszkańca 1 chory na 200 mieszkańców. No więc my całkowicie po prostu jesteśmy za tą decyzją, żeby te wszystkie rozgrywki, przynajmniej sezonu, dokończenie tego sezonu 2019-20, tak jak ta decyzja została podjęta, zostały po prostu zakończone. Ze swojej strony uważamy, że całkowicie zasłużony jest awans drużyny Polonii Nysa i im serdecznie gratulujemy. A więc na ten moment uważam, że jest to decyzja słuszna, aczkolwiek ja bym z tą decyzją się jeszcze wstrzymał 2-3 tygodnie i dopiero podjąłem pod koniec maja, bo być może w czerwcu byłaby możliwość grania. My jako zespół jesteśmy gotowi, byliśmy właściwie gotowi, bo decyzja już zapadła na to, żeby w czerwcu grać nawet co 3 dni. Natomiast szanujemy decyzję zarządu i jest ona nieodwołalna i jakby się z nią zgadzamy. Natomiast mówię, według mnie można było jeszcze ewentualnie wstrzymać się chwilę i w czerwcu jakby była poprawa sytuacji, która panuje teraz, wznowić rozgrywki. Natomiast na ten moment to jest dobra decyzja. Sytuacja nietypowa, bo górę wzięły sprawy zdrowotne, wiadomo jak jest na świecie i w kraju. Musimy się dostosować do tych decyzji odgórnych. No i tutaj za bardzo nie mamy pola manewru, żeby na ten temat nawet dyskutować. No musimy przyjąć to do wiadomości, dostosować się i czekać z niecierpliwieniem, żeby rozgrywki się nie ruszyły. Moim zdaniem brak dokończenia sezonu spowodowany epidemią jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zdrowie zawodników, organizatorów tych spotkań jest najważniejsze. Co do rozstrzygnięć, nazywając to przy stoliku, tylko awanse i bez spadku, wydaje mi się, że jest to dosyć sprawiedliwa decyzja. Patrząc na przykład tutaj naszego klubu OKS Olesno, gdzie zrobiliśmy kilka mocnych transferów jak na czwartoligowe warunki, mając perspektywę 15 meczów u siebie, goniąc rywali, to wydaje mi się, że bylibyśmy gdzieś w stanie nadrobić zaległości i się w tej lidze utrzymać. Dlatego uważam, że brak spadków i awanse jest to dobrym rozwiązaniem, nie krzywdząc przy tym wszystkich zespołów. Uważam, że decyzja jest dobra. Zgadzam się z tym, że rozgrywki powinny być zostać zakończone. Ważne jest to, że uznawane są te awanse i drużyna aktualnego lidera z Nysy ma taką możliwość, także przy okazji gratuluję tego sukcesu, o ile będzie ostatecznie ten awans, a poza tym wszystkie pozostałe drużyny nie są skrzywdzone, każda zostanie w czwartej lidze i tak jak już powiedziałem na początku, wydaje mi się to dobrą decyzją, jaką było zakończenie rozgrywek i zostawienie tych wszystkich tutaj drużyn, włącznie tutaj z nami w czwartej lidze. Według mnie to jedyna słuszna decyzja. Z racji tego widzimy, jak koronawirus w Polsce się rozwija. Widzimy, ile jest w przypadku zachorowań. To raz. Dwa, obostrzenia, które ma Ekstraklasa z badaniami, z testami. Na pewno w niższych ligach byśmy sobie z tym nie poradzili, więc to słuszna decyzja. A po trzecie, no termin. Praktycznie mamy połowę maja, a sezonu 3 miesiące grania. Lepiej teraz zaprzestać, jeżeli się uda wznowić przygotowania i rozegrać nowy sezon, chociaż też nie wiemy, w jakiej formie będzie wyglądał, jak wystartujemy. Czekamy na decyzję rządu. Czas pokaże, jak wszystko będzie wyglądało. No, uważam, że to, że liga się zakończyła, to było konsekwencją tej sytuacji związanej z koronawirusem. Może to jest krzywdzące dla różnych drużyn, ale uważam, że rozsądne rozwiązanie dla czwartej ligi. Jeśli chodzi o zakończenie rozgrywek w czwartej lidze, to no, nie było chyba innego wyjścia. Uważam, że
że to było jedyne wyjście, jeżeli chodzi o to, że drużyna z Nysy awansowała, to jak najbardziej skłaniam się ku temu, żeby właśnie ta drużyna awansowała do wyższej ligi, bo uważam, że jej się to należało. W kwestii spadków, że nie ma tych spadków, no to myślę, że niektóre drużyny, niektórym drużynom to pomoże, ale z tego co słychać, to tam niektóre drużyny nie wiedzą, czy wystartują dalej w tej czwartej lidze, czy jednak będą występowały w niższej lidze.